Cześć, witajcie z tej strony Graku. Witam was serdecznie po dwutygodniowej aż przerwie. Niestety tak wynikło, takie decyzje podjąłem, ale po kolei. Także widzimy się po 2 tygodniach w 27 już odcinku z tej serii. No i aktualnie ta seria jest chwilowo zawieszona z tego względu, że skupiam się w pełni na pracy nad mapą, a troszkę niestety YouTube'a musiałem odpuścić. Z różnych względów, głównie czasowych. Po prostu wolę się skupić na mapie, bo to jest mój priorytet, czyli umiejętności mapa, a dopiero gdzieś tam za tym jest tworzenie tych filmów, własny zarobek, własne zyski przez to, że tutaj pokazuję wam to, co robię. No i zapadły takie decyzje, że nie chcę do końca następnym razem, jeżeli ta seria będzie dalej kontynuowana, to nie chcę aż tyle pokazywać, ile pokazywałem dotychczas. Myślę, że będzie zdecydowanie więcej wątków, jakichś takich zagadkowych czy coś. No i zadbam o to, żeby było dalej ciekawie i fajnie. I to będzie chyba na tyle z wątków informacyjnych. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się odpowiadaniem na komentarze oraz opowiem wam pokrótce, co u mnie. Od ostatniego filmu za dużo się nie zmieniło. Dla osób, które oglądają tylko tą serię, no to dość sporo gadałem w tym 44 aż minutowym odcinku, gdzie jechałem z Kanią. On tam się nazywa nie do końca zwykły film. Nazwałem go tak, dlatego że nie jest do końca zwykły jak na mój kanał i moją twórczość. Przepraszam bardzo, jak zwykle przed nagraniem się napiłem, najadłem i teraz mi się odbija. Bo jakby inaczej. To jest akurat węzeł Zambrów. O, tam widzę chyba przerywnik od wujka Bohuna. Ciekawe swoją drogą, czy nie będzie tutaj jakichś niespodzianek, bo zapomniałem przejrzeć sobie tego wideo. No ale kontynuujemy, lecimy dalej. A więc. No i wybił mnie ten Bohun kompletnie z rytmu. Kurde. I za to będzie ten. Słoneczniki będą stały w Katowicach. Taki jest plan. I to też zasugerował jeden z widzów. Także wracając jeszcze na szybko, co u mnie, pierwszy egzamin mam już z głowy, to co wam mówiłem, zdaję teraz egzamin E14, także pierwszy egzamin zdany, myślę, że zdany, no ale tam oscyluje w granicach 70%, także na spokojnie 50% jest na zaliczenie. Problemy są takie, że CKE porąbało odpowiedzi, ta centralna komisja, no i różnią się od rzeczywistości, od tego, jakie są prawidłowe, także w kluczu odpowiedzi jest błąd. I ciekaw jestem teraz, jak to CKE ustosunkuje się do tego. Bo tam jest parę rzeczy. No ale niestety te pytania, które dotyczą tych błędów, są dwa albo trzy błędy. Właściwie to nie wiem, ale wydaje mi się, że dwa. Bo taki ten trzeci chyba już nie jest błędem. Są dwie rzeczy i w jednym, jeżeli CKE zmieni klucz na poprawny, no to w jednym będę zyskiwał punkt, a w drugim będę tracił. Także to wszystko jest na równi. Dlatego za dużo mi to nie zmienia i no, specjalnie szału nie mam, ale mam też kumpli, którym zmieni to o 2 punkty, a tu już jest sporo, to jest 5%. Także na przykład zamiast 70 mieć 75, a no, zamiast 50 czy tam 45 mieć 50%, no to już jest dużo, nie? Dlatego trzeba to dopracować. No ale liczę na profesjonalizm tych majstrów z CKE. No i to by było na tyle. Teraz przenoszę swoją myszkę na inny monitor, bo oczywiście nagrywam narrację. To, co widzicie, jest przyspieszone 8 razy. Także te 15 minut to jest tak naprawdę 2 godziny, równo 2 godziny. No i tak, dziękuję za 60 komentarzy, 95 łapek w górę i 1000 wyświetleń. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. Jestem z tego zadowolony. No i tak, czytamy od góry. No tutaj Zielarz podziwia efekt oraz dziękuję nam za to, co robimy. Także pozdrowienia dla ciebie jeszcze raz. I ja również dziękuję za docenienie, bo to jednak pomaga i motywuje. Kolejnym widzem jest Charles XXX. No i on jest tym widzem z Zamborowa, o którym mówiłem. Mówiłem na którymś z filmów. No i tak, kolego, Zambrów będzie, na Zambrów się szykuję, ale dobrze, że będę robił go później niż wcześniej, dlatego że
trakcie budowy, w trakcie tego, co tutaj robiłem, ja zdążyłem podnieść swoje umiejętności. A przynajmniej tak mi się wydaje. Stworzyłem jedną miejscowość, Jerzewo Stare. Kto zna, kto wie, ten będzie wiedział, o co chodzi. No i w tej miejscowości normy SCS-u, jeżeli chodzi o optymalizację, są prawie spełnione. Świeci się na żółto. Także nie przegiąć normy SCS-owskiej, to jest dość spore wyzwanie w naszym przypadku, bo korzystamy z modeli takich nieoficjalnych i nie są one aż tak dobrze zoptymalizowane jak te oficjalne. Szczególnie chodzi mi o drogi. Następnie użyłem modele z DLC Baltic Sea. No i tak suma summarum udało się, że w grze, nie wiem czy w trakcie opadu, ale chyba bez opadu deszczu, jesteśmy w stanie spełnić normy. Oczywiście poza kabiną, ale mieszczę się. Gdzie chciałbym przypomnieć, że Promoc, czy nawet Poland w wielu miejscach, często Poland przerywa te, znaczy łamie te normy dwukrotnie, w sensie o 100% przekraczamy je. I to jest jeszcze tak, że wszystkie te nowsze komputery, te takie normalne, a nie jakieś wooden PC, no to sobie bez problemu z tym radzą i jakichś tam większych przeciw... nie wiem jak to powiedzieć. No większych problemów z tym po prostu nie ma. Tak to powiemy. Mam nadzieję, że nikomu aż tak bardzo nie przeszkadza to, że ja się czasami nie potrafię do końca wypowiedzieć. A jeżeli chodzi o Promoca, no to oni tam potrafią nawet czterokrotnie przegiąć normy miejscami. I już zakończmy temat, mówiłem o tym wiele razy. Z pozdrowieniem dla chłopaków, bo co by źle nie robili na tej swojej mapie, no to i tak na niej gram, i tak z niej korzystam. I tak też robi masa osób, chociaż część też przerzuca się na inne mapy, takie jak na przykład Wielkopolska Matameta, no bo jest pojedyncza, czy też wraca na oryginalną Europę. No i jeżeli SCS przeprowadzi lifting, na przykład DLC Going East, no to myślę, że też jakaś część osób odpadnie i gadam strasznie przez nos, bo oczywiście cały dzień nie miałem problemu z nosem, nagrywam filmik, kurde, zapycha mi się, mam z nim problem. Dobra, trochę to ogarnąłem, chociaż tego co słyszę jest podobnie. Niestety katarek nie wybiera, chociaż kataru nie mam, nie? Także, no po prostu złośliwość mojego organizmu, gdy nagrywam filmik. No tutaj, jak widzicie, korzystam często z tego, że wyłączam sobie roślinność i wtedy podglądam mapę. Ostatnio gdzieś tam jeden z tych mapmakerów na okresie próbnym, tak to nazwijmy, powiedział do mnie, że tam wyszła mu pewna luka, pewna dziurka. No i była słabo widoczna w trawie, ale już bez trawy była dość wyraźnie widoczna. I to jest moim zdaniem złe podejście. Trzeba robić tak, żeby było wszędzie ładnie, wszędzie tak... może nie czysto, czy czysto? Jakby to powiedzieć. No wszędzie musi być po prostu to zapełnione, że użytkownicy bez trawy również muszą mieć ładny efekt wizualny. Moi drodzy, jak wam się podobają te takie drogi serwisowe malowane braszem? Bo z tego co widziałem, to na przykład często Promoc, albo nie często, ale Promoc na przykład na tam swoich terenach przy Ełku zrobił drogi takie normalne po prostu, że na upartego możemy tam wjechać i sobie tam pojeździć. I one są takie zdecydowanie ładniejsze, ale no jak dla mnie te są wystarczające, że tam widać, że idzie jakaś dróżka, a na pewno optymalizacja tego jest o wiele prostsza i obciążenie gry jest o wiele, wiele, wiele mniejsze w takim przypadku, jeżeli się to zrobi tak. Ostatnio DLC Baltic Sea dało nam dużo dużo możliwości, także kupujcie, nie hamujcie się, bo będzie wymagane. Na przykład te modele, które tu stawiam, już są z Baltic, chociaż wtedy jeszcze chyba to DLC nie wyszło. A nie, już chyba było po premierze, ale jeszcze tak chętnie z tego nie korzystałem. Albo coś takiego. Zresztą, jak mam korzystać z modeli, jak tworzę, kurczę, dwupasmówkę. Nie, wiem o co chodzi. No, włoskie chyba krzaki tu zaraz postawię. Będzie fajnie, będzie moc. I dobra, czytam dalej komentarze, bo tak trochę odbiegłem od tematu. Tutaj Olgier napisał, że spoko filmik. Weźcie tam gdzieś w Katowicach specjalnie dla Bohuna słoneczniki dajcie. No, myślę, że coś takiego powinno się znaleźć, tak z dedykacją, tak po złości, a niech nie ma za dobrze. Chociaż i tak ostatnio mu się posypało, z tego co widziałem,
Coś tu było, jakieś wystąpienie jakiegoś menu, ale czytałem akurat na monitorze obok i nie widziałem, a to musiał jeszcze potem coś obejrzeć dokładnie. Fajny filmik, czekam na efekt końcowy. Jak zmienić DDS znaków, żeby działało to w Map Editor? Nagrasz taki poradnik? Nie nagram, bo tego nie umiem i nigdy nie interesowałem się, jak to robić. Także tutaj startujemy z tej samej pozycji. Także czy wy się nauczycie, czy ja się nauczę, nie ma różnicy. A poradniki to też nie jest moja najlepsza strona. Siema Graku, mam pytanie, da się importować moją bazę, którą sam zrobiłem do najnowszej wersji EUTS-2? Oczywiście, że się da, o ile została zrobiona wcześniej tak, żeby się dało, jeżeli znasz wszystkie pliki i jeżeli no, nic tam mocno się nie popsuło na tym danym sektorze mapy, no to bez problemu to powinno pójść, nie ma się czym martwić. Maciek Games, Graku wysłałem zapron w Discordzie, nie dodawajcie mnie na Discorda, już raz się nadziałem na osobę, która do mnie pisze i zawraca mi głowę głupotami, także nie ten, nie dodaję i staram się unikać takich rzeczy. Chcę mieć po prostu spokój, bo to jest taki drugi Steam, na Steama też ludzie, kurczę, uwielbiają się tam zapraszać, dodawać, potem włączasz gierkę, czy włączasz? Nie, włączasz, bo są włączniki. Włączasz gierkę i jest o siema, coś tam, chcesz sobie pograć, jak ktoś do ciebie pisze. No to jest bez sensu absolutnie. Takiej opcji w ogóle nie powinno być dla mnie na Steamie. Jedyną osobą, z którą piszę na Steamie, to jest Matament. Mimo, że mam go na Facebooku i tak dalej, to piszę by tam. Nie wiem czemu, tak po prostu jest, ale to mi nie przeszkadza. Świetna jest twoja robota w Ampitytorze. Dzięki Xven, powoli mi się czas kończy. Także tak sobie ten. Wawrzyn Malachnik. No, wspomniałeś, mam nadzieję, że nie kopnąłem się w imieniu. Tam wspomniałeś o tej odcinku do Słowacji od Bielsko-Białej. Póki co nie planujemy, bo to po prostu wymagałoby wejścia na kolejny sektor, a chcę tego uniknąć. To ile ty masz lat, że chodzisz do szkoły i masz auto? Strzelam 19. Jestem po prostu człowiekiem dorosłym, a dorośli mają auta, więc nie widzę tutaj problemu. Jeżeli się nie chleje co weekend i po prostu mądrze zarządza swoimi finansami przez 2-3 lata, bo gdzieś tam z tyłu głowy się ma, że będzie się chciało mieć ten samochód, to staćcie potem, żeby go kupić, utrzymać. Przy okazji, jak się jeszcze tam coś robi cały czas na bieżąco. I tyle. Nic niesamowitego. U mnie w klasie sporo osób ma samochody. Myślę, że co najmniej z 6-7 osób ma auta, także ludzie w wieku 19-18 lat. Bo już w wieku 18 lat też miałem samochód, także. Graku, takie pytanie, czy przez ten trigger da się zrobić? A, no tu już odpisywałem. Nie stresuj się, rób swoje, robota wypas. Dzięki, Krzych, 533. Jaki mamy czas? 13 minut. Mam kolejny problem z editorem. Nie będę problemów czytał. A, tutaj Aka Dudek podpowiedział, żeby zamiast tej kostki, no to lepiej zastosować znak P21, powierzchnię wyłączoną z ruchu. No, to trzeba dać, tylko to trzeba pójść tam i zrobić. A jeszcze tego nie zrobiłem. Bo tam robiliśmy taki kawałeczek drogi. Zrobiłbyś zator. Nie wiem, co to za tor. Tutaj Kacper Pikuła pisał, że Bydgoszcz jest z małej litery. Tak. Yoshi oczywiście rzuca się o Poznań. On to mnie, już go kilka razy zgłaszałem, że mnie ten, jak to się nazywa, że mnie nęka, ale jakoś YouTube nic z tym nie robi. Niestety. A szkoda. Właśnie przed chwilą myślałem o apetytarze na twoim kanale i akurat opublikowałeś ten film. Kiedy miałem ochotę sobie obejrzeć? No, mam nadzieję, że dzisiaj też tak trafi, aczkolwiek będzie to na pewno cięższe. Nerwy puściły przy Śląsku. No i tutaj wyliczenia. Takie tam. Przejrzałem na szybko te komentarze. Przy okazji, mówiąc wam i opowiadając, co tutaj się dzieje, jak widzicie, wykańczamy węzeł. Ciężka robota była z tym węzłem, ale oczywiście mogłem go sobie wziąć jakiegoś innego z mapy, skopiować, wkleić i byłoby pewnie łatwiej. Ale odczuwałem potrzebę zbudowania go od zera samemu. Po prostu chciałem tak zrobić. Teraz dokładnie wiem, co, gdzie, z czym, jak się je. No i w przyszłości będę robił już coś takiego o wiele szybciej. Bo o to tu chodzi. Nie chodzi o to, żeby kopiować i pracować szybciej na początku, tylko o to, żeby pracować szybciej potem.
No i zaraz wlecicie na screen w nagrodę za to, że dotrwaliście do końca. Jest to jedna z rzeczy, które ostatnio robiłem. No i jak widzicie, mieszczę się w normach, poza kabiną. Dodałem inne rondo. No i będę musiał wydłużyć chwilkę to zdjęcie. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. A w komentarzach możecie zgadywać, co to jest za miejsce.